Czy wiecie, co to jest zasada dwóch minut? Czy zgadzacie się z twierdzeniem, że trzeba pokochać nudę? Czy słyszeliście o zasadzie złotowłosej? Czy może zgadzacie się z powiedzeniem, że motywacja jest przereklamowana? Jeśli tak, to zapraszam do świata Jamesa Cleara, autora książki Atomowe nawyki. W tym cyklu ciekawe książki, zwłaszcza w Wielkim Poście, wydało mi się słuszne. Przywołać pozycję dość znaną, już zdaje się z 2018 roku, właśnie Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Jest to książka z gatunku literatury motywacyjnej, oczywiście, i autor od razu mówi, że nie ma zamiaru ani ambicji, żeby to dzieło było jakąś naukową publikacją, chociaż czerpie pełnymi garściami z dorobku nauk, właśnie psychologicznych, behawioralnych, mówiąc w skrócie. Powołuje się na wiele różnego rodzaju odkryć naukowych, związanych na przykład z tym, jak funkcjonuje nasz mózg. A wszystko po to, by powiedzieć o ogromnej sile, która drzemie w nawykach. Jego zdaniem, powołuje się tutaj też na jakieś badania, 40-50% czynności, które wykonujemy dziennie, to są czynności mające charakter nawykowy. Innymi słowy, Przyjęliśmy je za swoje i automatycznie je wykonujemy. Wystarczy, że pojawi się jakiś sygnał, natychmiast włącza się odpowiedni automat i po prostu te automatyczne czynności wykonujemy. Dlaczego tak jest? Podobno dlatego, że nasz mózg jest zajęty innymi rzeczami. Generalnie może się on skupić tylko na jednej rzeczy, naraz, i dlatego zależy mu bardzo, żeby oszczędzać energię i otworzyć takie, jakby to powiedzieć, takie pigułki, które my nazywamy nawykami. W ten sposób już mu nie musi przepracowywać całego procesu, który związany jest z wykonaniem jakiejś czynności. Jeśli ona odpowiednio często była powtarzana, no to wchodzi w zakres pewnego nawyku, pewnego przyzwyczajenia i mózg nie musi już, że tak powiem, przetrawiać, poddawać pewnemu procesowi obróbki, tego, co właśnie chcemy zrobić, tylko włącza się po prostu nawyk, oszczędzając pamięć podręczną naszego mózgu. Ciekawe to bardzo. I z tą wiedzą autor opowiada o swojej wizji wypracowywania nawyków. To słowo źle brzmi w języku polskim, bo nawyk kojarzy nam się z czymś właśnie raczej ma to wydźwięk chyba taki pejoratywny, powiedziałbym. Ale umówmy się: nawyki mogą być pozytywne i negatywne. Czy ktoś w naszym środowisku powiedziałby, że modlitwa, która jest pewnym przyzwyczajeniem, którą odprawiamy na przykład codziennie rano, czy to jest zły nawyk? Absolutnie nie. Ale właśnie okazuje się, że nawyki można wypracować, zarówno te złe, jak i te dobre. Warto jeszcze na chwilę tylko zatrzymać się nad tytułem tej książki: Atomowe nawyki. Autor mówi, że chodziło mu właśnie o tego rodzaju alegorię, żeby zobaczyć że tak jak atomy są, są elementami składowymi cząsteczek, tak nawyki są nieodzownym elementem naszego życia każdego dnia. I lepiej mieć tego świadomość niż nie mieć. Gdy chodzi o wypracowywanie dobrych nawyków, no to cóż, to nie odbędzie się prawdopodobnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jest tutaj pewien proces, w czym przyda się również wspomniana wcześniej zasada. Że trzeba się zakochać w nudzie i zasada dwóch minut, o czym za chwilę. Kiedy jednak idzie o zmianę nawyków, to autor mówi, że no jest pewien kłopot, bo można dokonać zmiany nawyku albo wprowadzenia nowego, ale generalnie zatrzymajmy się nad zmianą nawyku. Można to zrobić jakby na trzech niwach. Po pierwsze, można sobie wyznaczyć cel i bez jakiegoś zastanawiania się, w jaki sposób nie wiem wyznaczyć sobie granicę, że do końca przyszłego roku na przykład osiągnę jakiś cel. No nie wiem, na przykład przebiegnę maraton albo pozbędę się 20 kg zbędnych. To jest na tym poziomie można dokonać pewnej zmiany i oczywiście może się to udać. Ktoś, kto postawił sobie taki cel i gdzieś sobie na przykład nie wiem, wypisał na ścianie, że to jest moje hasło, w 2023 roku wezmę udział w maratonie. Dobrze, gdyby jeszcze określić, w którym to maratonie, w jakim dniu, w jakim miesiącu, no, jak, w jaki sposób przypilnuje tego swojego przygotowania. W mniejszym lub większym stopniu jest w stanie się do tego przygotować. Ostatecznie przebiegnie maraton, zyska aplauz swoich bliskich i znajomych, no i prawdopodobnie często się na tym zakończy jego przygoda z bieganiem. Można inaczej. Można na przykład określić sobie konkretny cel. To jest drugi ze sposobów, o których mówi CLEAR. Określić sobie konkretny cel, weźmy znowu ten maraton i wyznaczyć sobie pewien, pewną regularną, metodologiczną ścieżkę treningową, która nas przygotuje do tego rodzaju przedsięwzięcia. Wtedy no, jest tam już więcej metodologii, jest więcej powtarzalnych czynności i tak dalej, i na końcu właśnie osiągamy rzeczony cel. No, na przykład u boku jakiegoś trenera, który nam podpowie pewne rozwiązania, nie musimy wyważać otwartych drzwi, czyli mamy obok tego, że docieramy do celu, mamy też jakiś system dojścia do celu. To już jest trochę lepiej, zdaje się twierdzić autor, ale najlepiej jest zupełnie zapomnieć o celu dziwne tylko pracować nad zmianą tożsamości. Kiedy to po raz pierwszy przeczytałem, wydawało mi się to dziwne. Słucham, pracować nad zmianą tożsamości. Jako przykład, podał tutaj swoją znajomą, która schudła 45 kg, bo postanowiła zmienić swój sposób myślenia o jedzeniu. Nie tyle chodziło jej o to, żeby w jakimś określonym czasie pozbyć się jakiejś nadwagi, jakiejś ilości kilogramów, tylko by zmienić swoje myślenie o sobie i o odżywianiu. I za każdym razem, kiedy miała ochotę coś zjeść, zadawała sobie ponoć pytanie, czy zdrowy człowiek albo człowiek, który, któremu zależy na zdrowym odżywianiu, rzeczywiście zjadłby to, co ja mam teraz na myśli. Hm, to jest dziwna historia. Dla mnie było to spore odkrycie, ale faktycznie, jeśli pomyślimy o tym na przykład na niwie chrześcijańskiej, no to dokładnie tak to działa, że kiedy święty Paweł pisze do choćby Tesaloniczan, kiedy mówi do nich o radości, no marginesie polecam serdecznie moją książkę Zawsze radośni. Kiedy mówi do nich o, o tym, że trzeba się, że mają być nieustannie radośni, to nie mówi do nich o tym, że mają, nie wiem, przykleić sobie uśmiech do twarzy. Mówi o tym, że potrzeba im zmiany tożsamości, z tej, którą jeszcze do niedawna mieli, tej pogańskiej, na tą inną, która radykalnie będzie się różnić od tej poprzedniej, w tym choćby że radość będzie jej esencjalną częścią. I to się da wypracować. Ja nie wiem, czy Pawłowi chodziło dokładnie o nawyk, ale na pewno jest coś w tym, o czym tutaj mówimy. James Clear mówi o tym trzecim wątku, o tym, że trzeba zmieniać tożsamość, i dopiero wtedy osiąga się najlepiej cele to jest bardzo ciekawa myśl. Ja tutaj jeszcze przywołam, może raz ten wątek z maratonem. On mówi, że nie chodzi o to, żeby przebiec maraton, tylko żeby zostać biegaczem. Wówczas bieganie na dłuższym lub krótszym dystansie staje się częścią mojej tożsamości. Nie chodzi o to, żeby przeczytać jakąś książkę albo ileś książek do kiedyś tam. Chodzi o to, żeby zostać czytelnikiem, który ma w swojej tożsamości, jakby to, że no, sięga po książki, że to jest jego żywioł, jego domena. To mi się wydaje bardzo pomocne i myślę, że w Wielkim Poście, który teraz przeżywamy, to jest cenna podpowiedź, gdy chodzi o nowe nawyki, których chce, które chcemy wypracować, lub takie, których chcemy się pozbyć. Nie tyle stawiamy sobie cele, co pracujemy nad zmianą tożsamości, myślenia w tych kategoriach. Czyli staramy się zmieniać siebie, a nie stawiać sobie cele. Tak mówi dokładnie autor. Ale Autor mówi też, że jeżeli chcemy coś zmieniać, to na ogół, bardzo często jego zdaniem, robimy to po prostu źle. źle się do tego zabieramy. Mamy metodologię, która no cóż, sprawia, że szybko się zapalimy do jakiegoś projektu, a potem szybko ten płomień zgaśnie. Nie było tak? Nie było tak nieraz w twoim moim życiu, myślę, że tak. Jaki jest antidotum na taki problem? Otóż, zdaniem autora, z pomocą może przyjść tutaj zasada dwóch minut. Co to znaczy? Otóż, jeśli pracujesz nad jakimś nowym, dobrym nawykiem, to codziennie o określonej godzinie, w określonym miejscu, spędzaj nad nim tylko dwie minuty. Powiedzmy, że uczysz się jakiegoś obcego języka, to przez dwie minuty masz się go uczyć dziennie. I umówmy się, dwie minuty to nie jest coś, co przekracza nasze możliwości. Dwie minuty to jest absolutnie, absolutne minimum. Ale ktoś powinno właśnie w tej pierwszej fazie, takiej fascynacji, poświęcałby całe godziny na przykład na właśnie uczenie się obcego języka. Nie wolno, bo szybko ci to minie. Musi pozostać niedosyt. Te dwie minuty poświęcasz i choćby nie wiadomo, co się działo. Kończysz po dwóch minutach, tak, żebyś nie mógł się doczekać następnego dnia, żeby znowu ruszyć z edukacją własną. I w ten sposób podobno Hemingway przetestował ten, ten test, wprawdzie nie dwuminutowy, ale Hemingway miał mówić, że no, kiedy trzeba kończyć pisanie wtedy, kiedy najlepiej idzie. Też dziwna historia, no ale był dość płodnym pisarzem, więc co tu dużo mówić? Można przynajmniej zastanowić się nad tymi poradami. Ta zasada dwóch minut, jeszcze w ujęciu clear'a, jest, powinna wystąpić w opakowaniu pewnym. To znaczy, on mówi, że motywacja do zmiany, czy motywacja, którą sobie zadajemy po to, żeby doprowadzić do wypracowania jakiegoś, jakiegoś nawyku, jest przereklamowana. Czasem mówimy, no, ja nie mam motywacji, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś zrobić, żeby. Nie mam motywacji. On mówi, że motywacja jest przereklamowana. My nie potrzebujemy tak bardzo motywacji, co konkretu. Konkretu. Co to znaczy? Jeżeli na przykład powiem sobie, że no, na przykład chciałbym, wróćmy do tego wspomnianego języka, chciałbym nauczyć się angielskiego w sześć miesięcy. To to pięknie brzmi, ale to nic nie oznacza. Po pierwsze, wracając do tej myśli poprzedniej, Trzeba by sobie najpierw popracować nad tym myśleniem. Jestem człowiekiem, który za sześć miesięcy będzie władał językiem angielskim. To jest jedno. Potem, kiedy przystępujesz do faktycznej nauki, to musisz sobie wyznaczyć konkretne dwie minuty, to już było, ale także konkretne miejsce i czas, w którym to się będzie odbywać. Czyli nie tyle motywacja, co konkret jest nam potrzebny. Jeśli na przykład połączysz to z jakimś innym nawykiem, który już masz, będzie ci łatwiej. Czyli na przykład codziennie rano wstajesz i nie pokazujesz się światu, zanim nie wypijesz swojej porannej kawy. Jeśli jeszcze przy tej porannej kawie przez dwie minuty będziesz się uczyć angielskiego, to połączysz ze sobą albo doprowadzisz w najlepszym wypadku do połączenia ze sobą dwóch nawyków jeden słabszy, trochę może z tą kawą, drugi lepszy. I w pewnym momencie to przyjdzie ci w sposób naturalny i oczywisty, ale jeżeli swoją kawę pijesz za każdym razem, każdego dnia, w konkretnym miejscu, to dobrze, w konkretnym czasie, to jeszcze lepiej. I jeżeli na to nałożysz jeszcze ten kolejny nowy nawyk, super. W ten sposób właśnie ukonkretniamy nasze dążenia. W ten sposób łatwiej te nawyki w sobie wypracowywać. Clear mówi też, że nie bez znaczenia jest ilość powtórzeń. Wtedy mózg jakby przyzwyczaja się do tego, że ponieważ jakaś sytuacja zaistniała wielokrotnie w ciągu na przykład nie wiem, tygodnia, miesiąca itd. To w pewnym momencie po miesiącu już nawet nie wiesz, kiedy automatycznie sięgasz po nie wiem, książkę, podręcznik, albo jakiś coś, z czego uczysz się tego języka, jeżeli język ma być tutaj ciągle tym przykładem. Ale mówi też clear. Że no umówmy się, nie ma cudów. No, każdy nawyk albo każdy cel, który chcemy osiągnąć przy pomocy nawyku, jest, e, musi być obarczony pewnym wysiłkiem, chociaż ten wysiłek trzeba minimalizować, żebyśmy wewnętrznie się nie wypłoszyli. Ale no, jakiś wysiłek musi być i ta powtarzalność pewnych czynności może nas doprowadzić do takiego znudzenia. A jak jeszcze dojdzie do tego, że no jakichś wielkich efektów nie widać, no właśnie, to wtedy mamy kłopot i możemy przekroczyć taki punkt krytyczny, w którym nuda sprawi, że porzucimy wypracowywanie jakiegoś zwyczaju. I właśnie uwaga, to jest ten krytyczny moment, mówi o tym clear. To znaczy, jeżeli w tym momencie, kiedy nuda Cię dopadnie, ona jest największym wrogiem dobrych nawyków, jeżeli cię dopadnie nuda, kiedy już po raz setny powtórzyłeś jakąś czynność, to musisz się w niej zakochać, a nie się nią zgorszyć. Bo właściwe efekty przychodzą właśnie dopiero po przekroczeniu pewnej bariery, a po drodze zawsze, wcześniej czy później, pojawi się nuda. Ja mam takie, taką analogię. Przypomniała mi się tutaj analogia właśnie z biegu maratońskiego. Dwukrotnie w życiu brałem udział w biegu maratońskim, ale przyznaję się, nie wypracowałem mentalności biegacza. Nie znałem jeszcze wtedy tej książki być może dlatego. Natomiast jest, każdy biegacz, każdy, kto brał udział w maratonie wie, że po 20 kilometrze, a jest ich ponad 42, po 20 kilometrze wcześniej czy później nastąpi kryzys. Pomiędzy 20 a 30 kilometrem następuje kryzys. I to taki, że nieraz nie tylko biec nie chce się dalej, ale nie chce się także żyć. Po prostu wola życia tak bardzo spada. Więc to jest właśnie moment, z którym trzeba sobie bardzo dobrze poradzić. Doświadczeni biegacze, wiedząc o tym, oni są już wcześniej psychologicznie, mocno przygotowani i sami, potrafią wykrzesać z siebie taką siłę, która pozwoli im z tym, no, nazwijmy to. Przez analogię z tą nudą, z tym zmęczeniem, z tym zniechęceniem, po prostu sobie poradzić. I podobno końcowy wynik każdego biegu maratońskiego zależy od tego, jak sobie poradzimy z tą nudą w tym przedziale 20-30 kilometr. Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. Czyli, ja po raz, szczerze mówiąc, ja zawsze mówiłem, że tak mi się wydawało hudowałem w zasadzie, że inteligentny człowiek się nie nudzi, ale ona dotyczy trochę innych rzeczy. Tutaj. Autor mówi o tym, że przyjdzie taki moment znudzenia, zniechęcenia, robisz jakąś czynność i nie widzisz spektakularnych efektów. Musisz przekroczyć coś, co on nazywa takim plateau krytycznym, i nigdy nie wiesz, gdzie on jest. Jak już przekroczysz tę masę krytyczną, ten, ten punkt krytyczny, właśnie pokonując po drodze nudę, to wtedy nagle wspinasz się na jakąś zupełnie nową płaszczyznę, gdzie otwierają się takie te rzeczy, o które, które niedawno jeszcze sprawiały ci, właśnie wysiłek, spory, nagle stają się łatwe, przyjemne, i masz całą przygodę z tego, że po prostu im się oddajesz. Wypracowujesz nowy, dobry nawyk. Kochani, oczywiście w tej książce jest dużo więcej różnych podpowiedzi, jak dobre nawyki zaszczepić sobie, jak złe wykorzenić. Myślę, że ta książka Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Jest bardzo fajną taką publikacją na wielki post. Oczywiście, oprócz innych fajnych, wielkopostnych lektur. Tak czy inaczej, ponieważ wielki post kojarzymy z takim zmaganiem się z własnymi słabościami, taką próbą okiełznania naszych słabości, wypracowania właśnie lepszych nawyków, myślę, że podpowiedzi zawarte w tej książce na pewno Wam się przydadzą. Nie jest to książka religijna, ale ona pokazuje nam w pewnym sensie też, to, jak my jesteśmy skonstruowani jako ludzie, i tego nie jesteśmy w stanie, nie powinniśmy ignorować. My mamy pewne mechanizmy, które, które nami rządzą, i lepiej będzie, jeśli to uwzględnimy. Pewne prawa, które, którymi kieruje się nasz umysł, nasze, które są po prostu powtarzalne, można jest o nich pisać, można je stwierdzić, one lepiej jeśli o nich wiemy, niż jesteśmy ich tej wiedzy pozbawieni. Serdecznie zapraszam więc do lektury tej książki Jamesa Cleara "Atomowe nawyki", ale równie serdecznie zapraszam do lektury i zakupu mojej książki "Zawsze radośni". Można ją nabyć na stronie zawszeradośni.pl. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.